Witam witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dominik, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy o projektach, które po prostu ja posiadam i które stake'uję na swoich portfelach. Ale zanim do tego przejdziemy, zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję i wbijcie sobie na grupę telegramową Make Some Money ponieważ tam wrzucam wszystkie informacje i jeżeli chcecie być na bieżąco, czyli jakie projekty posiadam, które projekty kupuję, sprzedaję, w co wrzucam staking, czy jakieś udziały, inne whitelisty, NFT, wszystko, wszystko znajduje się tam, także bądźcie na bieżąco, ponieważ tak, na przykład dzisiaj wystartował kolejny staking, o którym właśnie w dzisiejszym filmie też będzie mowa, jest to staking Skaru, także jeżeli chcecie fanik, faktycznie brać udział w tych różnych takich projektach, no to wbijcie sobie na grupę telegramową, a bez przedłużenia zaczynamy od mojego top pierwszego projektu stakingu, jest to Travo Finance trawę zakupiłem yy, po cenie 0,024 czyli gdzieś w okolicach właśnie, właśnie tej, tutaj, tej tutaj górki, coś w tym stylu yy, natomiast teraz znajdujemy się 75% yy, 75% niżej ATH yy, natomiast ja to stawiam bardziej na długoterminowy Długoterminowy projekt. Zakupiłem około 35 tysięcy sztuk, i to wszystko odbywa się na naszym portfelu Trava Finance Staking. Jak widzicie, przystępny mamy na sieci Phantom. Możemy oczywiście przemienić sobie na sieć BSC. <laughs> Tylko, że tutaj procent jest dosyć, dosyć niski, bo mamy Roczne, roczny zwrot w okolicach 18%, dlatego ja wybrałem sobie na sieci phantom, no bo Travo Finance oraz trzeba mieć również e, kilka sztuk Fantomu, żeby właśnie dokonywać, czy to transakcji jako typu F. No i tak tutaj widzicie, mój depozyt jest w okolicach 36 tysięcy e, 36 tysięcy sztuk trawy, co na dzisiejszy, dzisiejszy moment daje nam gdzieś w okolicach w okolicach 410 dolarów. Oczywiście ciągle skupiamy się na długoterminie, 30 okolicach 30% APR, czyli po prostu zwrot procentowy roczny. I to, był, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o trawę finance. Również ten projekt mega szybko się rozwija. Mają swoje NFT, mają swoje różne inne inne. Jakby podespoły tych projektów, więc uważam, że ten projekt jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o predyspozycję na kolejne kilka miesięcy. Ok, to by było tyle na Finance, Teraz przechodzimy do Iotamiota. Miota kupiłem też na, mm, też na poziomie, coś w okolicach 1,30-1,25 gdzieś w tych właśnie tutaj okolicach. Teraz znajdujemy się również 80% poniżej ATH. ATH na poziomie 5,25 dolara za sztukę. Ja tych sztuk w okolicach posiadam 200 miot, czyli teraz jest to warto około 212 dolarów. Staking odbywa się na portfelu Firefly i dzięki temu możemy stekować właśnie naszą miotę. Dzięki temu otrzymujemy takie e, tokeny, takie projekty jak ASMB oraz SMR. E, ASMB mamy równoważny do i o tym, staking odbywa się na 90 dni. W tym czasie już minęło, minęło, minęło okolicach 22 dni, także zostało nam jeszcze 68 dni do zakończenia tego stakingu. Co później to oczywiście zobaczymy. Natomiast ja na pewno te tokeny będę się ich w jakich, jakimś stopniu pozbywał z tego względu, żeby po prostu wyciągnąć jakiś profit. A resztę zobaczymy, jak dalej token i oraz projekty się potoczą. Oczywiście związane te projekty są z Metaverse, z Web3, także też dosyć ciekawie. Następny projekt to Synapse Network, (SNP). Też kupiłem go gdzieś w okolicach 0,20, może 6 dolara za sztukę. Teraz też znajdujemy się 67% poniżej ATH, ATH na poziomie 0,70 dolara. Zobaczymy też jak się będzie ten projekt Rozwijał na ten moment. Podłączymy się do naszego portfela. Smart chain. Ok. Też wrzuciłem sobie tutaj na staking. Staking odbywa się też na stronie Apps Synapse Network. Roczna stopa procentowa to jest, znaczy zwrotu to jest około 30%. Plus minus. No i ja wrzuciłem od nie niedawna w sumie ten sobie tutaj projekt, z tego względu, że mamy dostęp do różnych innych projektów, do IDO. Ja, takich, ja taki właśnie dostęp już mam na przykład do Animal Concerts. Właśnie też kupiłem sobie, no jako w sprzedaży, sprzedaż kończy się za 12 godzin, także wziąłem sobie w tym udział, nie udało mi się zabrać udziału w Beamswap, a wiem, że tutaj było grubo, bo nie, znaczy nie starczyło czasu nie przyjęli mojego KSI mm, zgodnie z terminem, czyli po prostu za późno zweryfikowali mój profil. Ale mam nadzieję, że tu też kilka fajnych projektów powstanie. Tak możecie zobaczyć. Rejestracja zaczyna się za 2 dni, za 4 dni sprzedaż. Rejestracja też za 12 godzin, także w tych również będę chciał uczestniczyć. I to jest drugi staking. Trzeci, trzeci. I ostatni staking, czyli ten, który dzisiaj wrzuciłem jest to WellHella, czyli Skar. Ja Skara sobie też tu wrzuciłem. Przełączymy się tylko na sieć Velasa, z tego względu, że na BST mamy większy, większy procent zwrotu, większą stopę procentową, a na sieci Velas, już przełączamy sobie na sieć Velas, mamy tą stopę w okolicach 210%. Ten projekt również ciekawy dla mnie rozwiązaniem, ponieważ będą, e, są NFT, są landy niedługo. Także też wydaje mi się, że to będzie bardzo mocny temat i wydaje mi się, że warto się po prostu tym zainteresować. To na razie jest, jest z tych moich wszystkich stakingów tyle: czyli e, WellHella, e, Synapse, Jota oraz, e, oraz Trava Finance. Jeszcze dojdzie do tego na pewno kilka innych stakingów, ale o tym właśnie wszystko będzie się odbywać na mojej grupie telegramowej. Także jeżeli ktoś jeszcze nie był sobie na naszą grupę telegramową, no to, no to zapraszam. Tam wszystkie informacje się dowiecie, także to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.